Witam Państwa serdecznie. Ulica Powstańców wśród niektórych mieszkańców budzi wielkie emocje. No proszę Państwa, spodziewaliśmy się, że będzie na pewno trudno, bo jeżeli budujemy tak ważną ulicę, co prawda ulicę naszą lokalną, gminną, ale jednak przy której jest tak dużo budynków i budujemy ją kompleksowo, to znaczy od ogrodzenia do ogrodzenia, no trudno będzie w trakcie budowy korzystać z tej ulicy w taki sam sposób jak przed. Inwestycja i tak jest realizowana bardzo szybko i sprawnie. Porównując ją na przykład do modernizacji ulicy Łodygowej, jest to dużo bardziej skomplikowana inwestycja, może trochę mniejsza, ze dwukrotnie mniejsza, ale na pewno bardziej skomplikowana. Proszę sobie wyobrazić, że na niektórych odcinkach ulicy Powstańców idzie po kilka przewodów średniego napięcia pod ziemią, kilka jednocześnie przewodów niskiego napięcia, instalacja oświetleniowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, światłowody, kablówki, sieci gazowe i wodociągowe. Jest tego po prostu bardzo dużo. To wszystko musiało być, albo przynajmniej niektóre z tych elementów, przebudowane. Budowana jest ulica od podstaw, czyli z całą konstrukcją, odwodnieniem, chodnikami, ścieżką rowerową. Jest 5 źródeł finansowania tej inwestycji, to znaczy jest nawierzchnia, jezdnia finansowana z Narodowego Programu, jest kanalizacja deszczowa budowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ścieżka rowerowa z powiązaną infrastrukturą ze środków również unijnych, tak zwanych ZIT-ów Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, oświetlenie w ramach PPP, no i wkład własny, więc nawet montaż finansowy też jest skomplikowany. Inwestycja, wszystko na to wskazuje, że zakończy się w terminie, czy jeszcze w tym roku, w grudniu będziemy mogli jeździć, zakończy się prawdopodobnie do końca listopada, ten jej najważniejszy moment, grudzień to pewnie będzie już tylko i wyłącznie czas na sprzątanie i sformalizowanie inwestycji. Dlaczego nie mogą jeździć teraz autobusy, bo miałem dzisiaj takiego jednego sympatycznego mieszkańca, sfrustrowanego, dlaczego linie autobusowe nie są tam puszczone, pomimo iż jest dopuszczony ruch pojazdów osobowych, dojazdów do posesji. No dlatego, że autobus ma jednak inne parametry, inne promienie skrętu, on się na tych wielu tymczasowych skrzyżowaniach, rozwiązaniach by po prostu po pierwsze nie mieścił, po drugie nie dałoby się zorganizować zatoczek przystankowych, nie można ich użytkować, bo o ile asfalt wystarczy, że jak się go położy, wystygnie, to już może być eksploatowany nawet te wcześniejsze warstwy asfaltu, to tyle zatoki betonowe, bo są z betonu wykonywane, one muszą, proszę Państwa, 20 kilka dni wiązać, żeby tak naprawdę mogły uzyskać odpowiednią wytrzymałość, by wytrzymać potem nacisk tych wielotonowych autobusów. By nie trzeba było tego po prostu na drugi dzień jeszcze raz skuwać i naprawiać, a tego typu sytuacje już tam były właśnie w trakcie tej budowy. Autobus po prostu nie wyrobi się i nie może na tych zatokach parkować, więc proszę Was jeszcze cierpliwość. W przeciągu, proszę Państwa, prawdopodobnie za tydzień rozpoczną się prace już związane z kładzeniem masy bitumicznej, czyli asfaltu na odcinku od drogi wojewódzkiej do ronda przy ulicy Maczka. Za mniej więcej dwa tygodnie, proszę Państwa, rozpoczną się również dodatkowe uciążliwości związane z budową kolejnego odcinka. Tam się faktycznie prace już zaczęły, ale drobne, kanalizacyjne. Kolejnego odcinka, to znaczy od ulicy Kopernika do ulicy, proszę Państwa, Dzikiej. Za te dwa tygodnie mniej więcej należy się spodziewać na tym odcinku większych utrudnień, ale za to będzie już prawdopodobnie asfalt i możliwość przejazdu częścią jezdni na odcinku od Maczka do drogi wojewódzkiej. No cóż, proszę Was i dziękuję bardzo za tą wyrozumiałość, za cierpliwość, a tych wszystkich, którzy tego jeszcze jakby nie doświadczyli uciążliwości albo nie zrozumieli, to proszę jakby o przynajmniej szacunek dla pozostałych użytkowników, a zwłaszcza pieszych tej drogi. Kiedyś ją musimy po prostu zrobić. Nie jest to kiełbasa wyborcza, bo nie startuję w wyborach, proszę Państwa. Przynajmniej nie ubiegam się o stanowisko burmistrza. Po prostu w tym roku udało nam się wygrać kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. W związku z tym było po prostu źródło finansowania również tej ulicy, a przypomnę, niespełna kilometr tej ulicy to jest koszt budowy ponad 12,5 miliona złotych. Pozdrawiam.